Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, z tej strony Sniki, witam was bardzo miło i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arenkowania. Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś, zostaw suba, baw się dobrze, no oczywiście, no zobaczymy co będzie dalej. Tak, gramy sobie w Akademię, gramy sobie w Nekropolię Akademię, więc bardzo dość długa para. Więc zachęcam was do oglądania, ciągle ponad 50% osób nie ma subskrypcji, więc zachęcam, bardzo mnie to motywują, te liczby, głównie subskrypcje i takie aktywności bardzo mocno motywują, nie będę tutaj was jakoś mocno ukłamywał, zawsze bardzo mocno motywująca sytuacja. No i widzę, mamy na dość bardzo intrygującą tą ścieżkę czerwoną, bardzo przyjemną wam bym powiedział. Ja tutaj zazwyczaj gram jedną taktykę, tak? Tylko że ta taktyka teraz średnio będzie miała rację bytu, z prostej może przyczyny, tak? Z prostej przyczyny, bo jakby no nie mamy za bardzo destra, tak? Mrok jest fajny, ale mrok w tą frakcję nie ma sensu. Też no, grupowe oczyszczenie mogłoby fajnie zadziałać, ale przywołanie wydaje się być naprawdę solidne. I mogłoby fajnie zadziałać, tak? W szczególności jak... No jest jakby to przywołanie, dobre przywołanie. Mogłoby dobrze zadziałać. Zobaczymy zresztą co mam światło na koniec. No mam tą niby kulę ognia, tak? No bo tu mam kulę ognia, bo bym samą kulą ognia grać. No, też jest dość ryzykowny, tak? Ale jakby to mocno też zrobił taką kulę ognia perfidną. Jeszcze zobaczę sobie artefakty. No... No jest tej siły czarów sporo. Nie ma co się okłamywać. Można byłoby tak zagrać, zresztą zobaczymy na ten moment. No, hybrydy z atakiem. Zobaczymy co nam jeszcze da, tak? Na pewno pochłonięcie będzie tutaj ważne. Na pewno będzie ważne pochłonięcie, nie ma co się jakby oszukiwać. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, tak? Tam jak najbardziej musi być. Eksperckie zniszczenie niż przywołania. Też sobie popatrzmy, czy Akademia Czarodziej potrzebujesz tutaj. No zapłonek bardzo fajny, no mimo wszystko można byłoby to pocisnąć, tak? No oświecenie musi być, jak już chcemy to zagrać. No i talent magiczny też, a czy chcemy logistykę? Niekoniecznie, bo wam szczerze powiedzieć, mimo wszystko jesteśmy w stanie to gdzieś tam wytrwać, nie? Gdzieś tam mi się wydaje, że będziemy w stanie wytrwać. Bardziej bym widział coś takiego. Ekspercki rzemieślnik. Prawdopodobnie mogę to wziąć, ale jeszcze się zastanowię, tak? Jeszcze się zastanowię. No będzie to ryzykowne, tak? Dużo, dużo, dużo jest wiedzy. Dużo jest wiedzy, moi drodzy. Nie wiem, czekajcie, trochę sobie zbiję na razie jeszcze to. Dużo jest wiedzy, więc jakby siłą rzeczy nie za bardzo potrzebuję inteligencji. Ale siłę czarów bym bardzo, bardzo w sumie chciał. Magiczna intuicja mogłaby być naprawdę spoko. Mogę sobie tego eksperckiego rzemieślnika sobie zrzucić. Też uważam, że dużo mi szczęścia dawało, tak? Bardzo dużo mi szczęścia dawało. Ale zapłon jest naprawdę bardzo dobrą rzeczą, którą bym naprawdę chciał. Uczonego też bym bardzo mocno chciał. Tajemne podniesienie jeszcze za chwilę dostanę, więc sobie zaraz je wrzucę. Dobrze, jest dowodzenie, ale niekoniecznie bym chciał. I chciałbym ten tajemny trening, tak? Więc mamy bardzo, bardzo mocnego maga. Bardzo słabą ilością życia, ale osobiście uważam, że biorąc pod uwagę szansę na to, co mamy tutaj i dość dużą liczbę siły czarów, bo nie oszukujmy się, to jest naprawdę bardzo sporo. Bardzo sporo statystyk, to może być ciekawa perspektywa do rozegrania. I ja sobie kasę zostawię, tak? Bo jakby dla mnie build jest bardzo, bardzo w porządku. I jest naprawdę bardzo intrygujący. Prawda, czy się na pewno nagrywa? Nakrywa się, więc super. Drugi sezon ligi, znaczy pierwszy sezon ligi ruszył, więc to muszę zaliczyć bardzo in plus. Będziemy sobie mogli bardzo, bardzo mocno sobie pogrywać, fajnie sobie grać. Ja tutaj muszę iść w prawą ścieżkę, bo potrzebuję zaklęcia z destra. No nie będę was okłamywał, ale bardzo potrzebujemy zaklęcia z destra.
I potrzebujemy też bardzo mocno obrony. Obrony i wbrew pozorom głównie obrony. Głównie obrony potrzebuję. Uważam, że siła czarów pod zapłon też jest bardzo dobra. I co miałem kontynuować? Miałem powiedzieć to, że bardzo mam chęć, żeby ten pierwszy sezon ligi też był fajny, tak? Będę starał się też robić te streamy, żeby były. Dobra, moi drodzy, jest implozja, więc jakby siłą rzeczy wszystko po mojej myśli. Jest fajnie, pojedynczy czar, który mi jest naprawdę bardzo potrzebny, rzadko tutaj idę. Dodam sobie, moi drodzy, siły czarów. To jest naprawdę bardzo dużo, 26 siły czarów. Ja potrzebuję coś z zamku. 5,5 tysiąca. Dwa obrony bym potrzebował, ten artefakt na pewno. Ten artefakt, dwa obrony. Mi się wydaje, że w zupełności tyle, bo już siła czarów jest bardzo duża. A rzućmy sobie, bo może będzie jakiś fajny czar w razie czego. Dobra, nie wyszedł, ale tylko dwa obrony potrzebuję. No i dobrze. Mijmy sobie turę. No i tak to, moi drodzy, mija. Wam tydzień mija, życzę wam dzisiaj środa dzień. Nie to przysłowie miało być po prostu, tylko że zostało już niedługo do końca tygodnia, więc spoko. Cieszę się, mnie to bardzo. Bardzo mi się podoba, że już znowu wróciło w miarę fajne zasięgi. Prawie dobijamy to 1000 wyświetleń. Ja, moim celem jest dzięki tej regularności, którą mam nadzieję tutaj zrobić, tak? Tutaj nie będę w stanie jakoś bardzo rywalizować z innymi kanałami. Ale te 1300 wyświetleń, bardzo stabilne. Bym chciał, tak, to było czysta średnio więcej, to jest bardzo dużo, 30% to nie jest mało, tak? Czasem może pewne rzeczy mogą wydawać, że coś jest dużo, mało, ale bardzo, bardzo będzie to opłacalne według mnie, żeby tak się udało i mam nadzieję, że się uda, że też będzie więcej was wspierających. A wbrew pozorom to odwrócenie uwagi jest bardzo, bardzo dobre. Dobrze, więc tak to wygląda, moi drodzy, 26 siły czarów. Bardzo, dwa obrony sobie oczywiście kupię, bo tutaj trzeba sobie zwiększyć liczbę obrony. 9 obrony to też nie jest jakoś mało. No i dobrze, to teraz potrzebujemy kupić ciebie na pewno oraz... Dobra, no to powinno mi mniej więcej starczyć. Jeszcze tamtego z... Wiecie, o co chodzi z Destro, też się czasami boję, tak? Jakby będę zbijał, ale w razie czego mogę cię ładować tą kulą, tak? O ile dobrze rozumiem. Dobra. Tytek z mimo z wyzwaniem burzy, mimo wszystko. Tutaj Mac tak naprawdę z tobą. Tutaj z mimo wszystko z naprawą, tak? Gargulec, no jest on ryzykowny, zdaję sobie sprawę, w razie czego, ale... Dobra, i tutaj... Sowy debuff, tak? Jakby bardzo fajnie to uważam, że wyszło. Jeszcze zostało mi trochę kasy, żeby dokupić. Bardzo fajnie w odwrotnej kolejności, ale na szczęście starczyło. Więc to wygląda bardzo, bardzo solidnie. To wygląda bardzo solidnie. I dodajemy sobie na pewno obrony, moi drodzy. I na pewno też... Bardzo ważne dla mnie jest szybkość dla tej jednostki. Bardzo jest ważne, moi drodzy, liczba. Jakby mimo wszystko zawsze atak, inicjatywa na Rakshy. To jest zawsze coś. Jeżeli on nie będzie grał rozkładu, to będzie w porządku. Jeżeli będzie, no to jest problem. Uważam, że też zrobię sobie tutaj redukcję i atak na kontry. Chociaż... Nie, zrobimy sobie tak, bo mimo wszystko jak tytan odda, no to jednak mimo wszystko boli. Dobra, tak. I tutaj... Inicjatywa oraz życie na magu. On mi ma po prostu z życiem trochę przetrwać. Uważam, że dobra sprawa. Zawsze minus obrona na tobie i życie na gremcu, bo mimo wszystko jakiś czar jakby miał rozkłady i tak dalej, to dużo przetrwasz. Jak najbardziej. I magnetyzm do ciebie, tak? Czyli potrzebujemy bardzo mocnego golema, który zawsze przytankuje i przetrwa w wygraniu tego typu magii. Oraz możemy sobie dołożyć szybkość oraz atak,
który jest bardzo fajny wbrew pozorom na tobie, bo potrafi bardzo... Mobilność tutaj bardzo się czasem przydaje na nim, wbrew wszystkiemu. Gdzieś tam taka jest moja wizja tutaj tej gry. Uważam, że on będzie dużo odporności, tak? Że to jest jakby taki mocny rzecz. No ale może nie wziąć, tak? Może nie wziąć i... To może być chore, tak? To jest jeden set, tak? Ale naprawdę to jest taki full w jedno, ale kurewsko mocne. No nie ma co się oszukiwać. To jest naprawdę, naprawdę mocne. I będzie mocne. I to mimo wszystko będzie boleć, tak? I zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Jak ja sobie poradzę, nie? Bo nie mam jakiegoś tam, wiecie, szału, tak? Szału, pał, tak? Mimo wszystko, nie? Ja mam dużo ilości obrony, ale 9 to nie jest mało, więc zobaczymy. 7, 11, 3, 5, 1, 1. Dość taka ordynia spoko. Zobaczymy. Co wam mogę powiedzieć? Bardzo jest ważne, żeby chronić was trochę tak. Jakby też nie mogę dawać się za bardzo rzucić pewne rzeczy. Defensywnie, ale ten wyleci, tak? Więc ten też nie może tak zostać niezaopiekowany, nie? Bo on będzie mobilny, ale on może w sumie tutaj stać i chronić, ty będziesz chronić tych tutaj, ty sobie w razie czego będziesz tutaj stał i chronił ciebie. No dobra, bo też presja na tego może być. To raczej Destro nie będzie za silne. Mi się wydaje, że może być tutaj jakieś światło z obniżaniem inicjatyw. Jest takowoż, mi się wydaje. Okej, w porządku. Jest odporność na ogień. No i dobrze, niech będzie odporność na ogień. Mi to tam nie przeszkadza, więc jest jakieś światło, jest jakiś unik. Aura, szybkość. Dobrze. Dobrze, jakby jest pierścień do plus do szybkości, więc ciekawie. Typowa prawa moc tutaj jest bardzo, bardzo mocno na starcie, moi drodzy. Ja tutaj od razu zmniejszam mu defa. Po prostu, to jakby jest siłą rzeczy must have. 312, mimo wszystko... Tak czy tak, bicie w tej jednostki jest tak czy tak opłacalne, nie? Więc nie ma co się oszukiwać. Jest to oczywiście bardzo mocno opłacalne mimo słabości tego wszystkiego. Bardzo dobrze. Więc ja tutaj przetrwać, tak? To nie jest jakoś potężna siła ataku, nie? Ale jest prawa moc i solidna prawa moc, więc wydaje, że taka nekropolia z taką szybkością jest w stanie mnie pokonać. Takie mam zdanie. I będę się tego zdania trzymał, ale zobaczymy. A jednak mam tej siły czarów dużo. Mimo wszystko mam jej bardzo dużo. I zobaczymy. Dobra, on raczej na spokojnie, widzę, dobrze, na spokojnie sobie podchodzi. Ja go trochę zobijałem, co jest korzystne dla mnie. Bardzo korzystne, też ma plusy w inicjatywach. Okej, jakby tutaj uważam, że dev jest podstawą, że po prostu on stał, bo on ma po prostu stać z tyłu i czasem być mobilny, ale to zobaczymy. Zacznijmy wiadomo od... standardowo, tak, od... Boli? Nie powiem, że nie. Jakby trochę się porozdzielał, trochę się porozsuwał. Ale z tego co widzę, on nie ma jakiś. O! No to ciekawe, tak jakby... Wiecie, bo ten jest jakby groźny sam w sobie, tak? Dobra, pudło, dobrze wiedzieć, że jest pudło. Ja tutaj sobie na spokojnie zrobię sobie pośpiech, tak? Ja tutaj nie mam potrzeby jakiejś ogromnej, wiecie, presji, nie? Jakby uważam, że... Że ja tutaj jestem za tym, żeby bardzo mocno... bardziej wrzucać sobie tu chmurę niż tam z tyłu, bo ja tam dom znam, tak? Jest jakby... Niech sobie tutaj stoi i go gnębi. Co nie? I kula ognia mimo wszystko bije sporo. Znaczy implozja bije sama w sobie sporo, nie? Więc na spokojnie, że mam jeszcze jakieś skrzyczenie, znam je czarodzieja. Na spokojnie rzucamy tutaj. Okej, tutaj rzucimy sobie defika. Nie ma co czynić zbyt dużej presji. Spokojnie, ty masz też zaraz ruch.
jakby bijemy oczywiście tutaj, bo tu nie ma co się oszukiwać, trzeba cisnąć. I teraz tak, jakby, no, bardzo mocno, czekajcie, nie pamiętam, czy to odporność chroniło na ten. Bo mimo wszystko ta kula... Mimo wszystko ciągle ta kula... Znaczy w tym momencie uważam, że no implozja jest zbyt potężna. Jakby samo użycie implozji teraz bardzo go zwinie, nie? Jakby implozja tutaj to jest naprawdę dzieło Boga. Do takiego dobrego Boga. Potężnego Boga. Dobra, jakby tutaj już mamy z głowy. Mimo wszystko uważam, że piąstka gniewu... O, czekajcie, kula ognia, ta 8, nie do końca mi się tutaj tak widzi, tak? Jakby mam trochę wrażenie, w tym momencie wbrew pozorom prawa moc na Raksze będzie dobrą opcją, bo Raksza będzie bił. Albo co? 3 piąstki gniewu, to jest 300 obrażeń i jakby 300 obrażeń na takiego na przykład maszał bitewny. Z 10 tych mniej. Też nie do końca wiem, czy to jest dobry pomysł, jakby oczyszczenie, piąskę gniewu, 300. No, ale w sumie nie muszę jakoś dużo go bić, mam zbyt potężne czary, nie? Więc jakby uważam, że w tym momencie... Dobicie wampa już na elo. Będzie spoko rozwiązaniem, jakby już mi nic nie zrobi. To nie? Bardzo dobrze to zadziała. Uważam, że bardzo mocno. I też wiecie, podchodzenie go do mnie powoduje większe obrażenia, tak? Hejsik poszedł, no dobra. No i teraz bardzo dobrze będzie działać kula ognia po prostu. Sama z siebie obudziłeś mnie, spoko. Nie jest najgorzej, będę mógł rzucić jakieś osłabienia. No boli, nie będę mówił, że nie. Ale zarazem to jest korzyść dla mnie. No jakby zwinął się, no trudno. Tu może się skrzesić i tak dalej. Nie mam z tym jakiegoś, wiecie, problemu. Trzeba skorzystać, żeby po prostu poosłabiać też odschodzenie. O, bardzo dobry slow wszedł. Uważam, że nie mam pośpiechu się tam tym przejmować, bo uwierzcie mi teraz, on pod bardzo dobrą kulę ognia mi tutaj stoi, tak? Jeszcze jak mi tutaj spróbuje podejść. Ja nie potrzebuję jakoś bardzo mocno, no cierpienie, no dobra, niech tak będzie, tak? Jakby, no cóż wam zrobię, nie? Cóż wam zrobię, ale naprawdę to jest... Bardzo ładnie oddałeś mimo wszystko. I też jest problem, że jakby tą Rakszą mogę zbijać. No i dobra, jakby okej. Nie widzę w ogóle problemu w tym, co się tu stało, jakby dla mnie... Cała ta sytuacja to jest... Jakby tu. Dobra. Nie mam żadnego pośpiechu. Ten tak jest dotarty, tak? Jakbym... Wiecie, tu przesunięcie się mi niewiele zmieni, nie? Jakby, bo tu wystawię się wtedy temu, a tak to on tak dostanie obrażenia, a tego nie jestem w stanie złapać. Ja chcę jakby zbić tutaj kulą. Jakbym stanął gdzieś tu, to wtedy tak nie jestem w stanie złapać tego, więc na razie po prostu waituję. I po prostu ciśniemy teraz kulą, tak? Bo mimo wszystko... Mimo wszystko to nie są jakieś przepotężne obrażenia, tak? Ale za to z tą inicjatywą, którą on sobie dodał, może fajnie zadziałać. Jakby tak. I też zbiłem mu trochę defa, nie? Zbiłem mu trochę defa. No nieprzyjemnie. Nie mogę za bardzo naprawić, bo nie mam za bardzo ile. Dobra, jakby tyle. No i zapłon będzie go tam też sączył. No spokojnie. Dam defa, bo jakby nie mam pośpiechu z tym. Nie mam z tym jakoś wielkiego pośpiechu. Mam jakieś szczęście. Dobra. Też zapłon swoje zrobił.
Chmurka też swoje ładnie robi. Tutaj zapłonek też sobie działa. Wszystko jest, moi drodzy, w porządku. Wszystko jest jak najbardziej korzystne z punktu mojego widzenia. Wiązka gniewu jest fizycznym obrażeniem, więc niekoniecznie mi się to widzi. Bum, pięknie. Solidnie. Solidnie, solidnie. Bardzo solidnie. Ty giniesz i jakby... No, ciężko, ciężko to będzie przeciwnikowi coś wymyślać, mi się wydaje. Robienie, które mi jak tak naprawdę w sumie nic nie zmienia. Ja oczywiście osłabiam jego możliwości bijące się, czyli na przykład na ciebie. Pięknie, cierpienie na widmo, cudownie. Teraz tak, uważam, że skoro... Mam ich tutaj aż trójkę. Przesunę się. Kurde, musiałbym tobą też stamtąd wyleźć. Ale czy wylezę? No nie wiem. Dobra, jakby na razie przewajtuję ciągle. Przeczekamy sobie. Muszę zmienić opcję bicia, czyli tak naprawdę zombiak jest taką opcją, która mnie tam drażni trochę. Która mnie gdzieś tam drażni. Która potrzebuje dostać z nami. Ale z taką siłą bicia, no to naprawdę, wierzcie mi. Wierzcie szczerze, to jest bardzo dużo. No nie jest dość wolny. Szybko go sklepiemy. Ja jestem za tym, żeby dobić ciebie. Bo nie masz mi co tutaj stać i mnie drażnić. Zapłon zbija po jednym. To jest ciągle dużo. To jest ciągle bardzo dużo. Ale z taką siłą czaru w Akademia. Cudowne. Full pod to. O, bardzo dobrze się dla mnie ustawił. Bardzo dobrze się dla mnie ustawił. Bardzo solidnie. Naprawdę. Mimo, że tutaj kula ognia nie będzie przyjemna. Nie będzie jakoś mocno przyjemna. Ale... Ale zaboli, tak? Ja tutaj rzucę kulę ognia, jakby tu nie ma co się oszukiwać. Kula ognia tutaj na pewno wejdzie. Pięknie. Cudownie. Mimo wszystko wejdzie i to bardzo dobrze. Jeszcze mi się trochę nastawił. Mogę jeszcze kogoś posłabiać. Albo siebie zboostować. Ty pocisk. To jest trochę dla memów zrobiłem jakby coś. Jakby kula ognia pięknie siedzi w zbyt dużą liczbę jednostek, żeby nawet tam nią przejmować. Ja sobie golema osłabiłem, ale to mi nie przeszkadza. W żaden sposób. Prawdy w żaden. Bo sam ten zapłon będzie koksił, tak? Uciekamy sobie tu. Pięknie, szczęśliwym ciosem. On mimo, że ma zbity def, to i tak jest po prostu strong, tak? Bardzo mocno jest strong. Ustawiam się tutaj. Pięknie. Tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej, moi drodzy, Nexta możemy pyknąć. Pięknie się udało. Dzięki wszystkim za oglądanie. To była bardzo dobra i solidna gierka, ale potężna Akademia wyszła. No cóż by się tutaj okłamywać. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.